myślę, że możemy zaczynać dzisiejszy odcinek z Maciejem Dudko, z doktorem Maciejem Dudko. Macieju, na początek mam taką modę, że przybijamy piątkę. Piona. Przybijamy. Poszła, dobra. Zmontujemy, to będzie dobrze. Maciej Dudko, przedsiębiorca, inwestor, certyfikowany wykładowca Allegro, autor kilku książek, m.in. Targuj się, efekt Tygrysa, ale jedna z... O właśnie, proszę, za chwilę przylecą, tak, ikony pokazane, lokowanie produktu. No i teraz ta najważniejsza książka, Maciej, której byłeś pomysłodawcą, której byłeś prowodierem. Mówię o Biblii e-Biznesu, dokładnie. Teraz jest tak, jest druga część Biblii e-Biznesu. Myślę, że będziemy też... O, drugie wydanie w zasadzie. Tak, myślę, że będziemy też troszeczkę to poruszać. Ale prowadzisz też szkolenia na przykład z e-biznes do kwadratu. To myślę, że możemy od tego zacząć. Dlaczego w ogóle powstały takie szkolenia jak e-biznes do kwadratu i jak to idzie? A teraz może jeszcze parę słów sam powiesz o sobie. Maciej Dudko. No tak, to cześć wszystkim. Dzięki, Bartku, drogi szamanie, za zaproszenie. Miło cię widzieć, miło was mieć też tutaj przed sobą. Jak zaczęła się moja przygoda ze szkoleniami? Od pewnego rodzaju upierdliwości, którą od zawsze miałem budowaną w model. Już jako dziecko zwracałem uwagę oczywiście innym na ich błędy, a później w jakimś takim w miarę dorosłym życiu, jeśli kiedykolwiek następuje coś takiego jak dorosłe życie, zacząłem dochrzaniać się jako klient, jako kupujący przez internet do pewnych błędów, które popełniają sprzedawcy internetowi. Początkowo to były takie proste maile z informacją do danego sprzedawcy, że a coś nie wyświetla się wam w ofercie, jakiegoś obrazka zabrakło, może jakiś tekst jest przekrzywiony, jakieś słowo kluczowe jest złe w tytule. Zwracałem uwagę na to sprzedawcom internetowym jako kupujący, który widział, że ktoś może mieć słabszą sprzedaż z powodu prostych błędów. I nagle się okazało, że ci ludzie, którym zwróciłem na to uwagę, odpisywali takie siarczyście serdeczne maile, pełne wdzięczności. Ja sobie wtedy uświadomiłem, że warto byłoby może zastanowić się nad robieniem takich rzeczy zawodowo. I tak powstała później nazwana firma Audite.pl i tak powstało moje zaangażowanie w poprawianie polskiego internetu pod kątem konkretnie biznesu e-handlu. Coś, co robiłem na początku tak właśnie jako klient, któremu coś źle się wyświetlało, zmaterializowałem w postaci firmy robiącej audyty dla sprzedawców internetowych. Na początku zwróciłem uwagę też na parę nieprawidłowości takich technicznych serwisowi Allegro. W zasadzie od tego się dużo zaczęło, można powiedzieć, bo Allegro uznało, że wbrew obiegowej opinii, że nie słucha uwag swoich użytkowników, uwagi tego użytkownika wysłuchano, odpisano, odpowiedziano, zaproszono mnie na jakieś tam spotkanie do Poznania któregoś pięknego wiosennego dnia, zaproszono do poprowadzenia pierwszego szkolenia dla sprzedawców internetowych i potem to się już potoczyło albo poleciało jak kostki domina. Szkolenie goniło szkolenie. Ja przez kilka lat dosyć intensywnie jeździłem po Polsce i oprócz tego, że sam byłem przedsiębiorcą i sprzedawałem przez internet, tak naprawdę w którymś momencie uznałem, że już nie chcę mi się sprzedawać, chcę mi się uczyć ludzi, jak sprzedawać skutecznie, etycznie, efektywnie, przy tym zgodnie z prawem i zgodnie z etyką biznesu, bo to jest taki mój konik, na którym mam lekkiego pierdolca, czyli podpowiadam ludziom, jak sprzedawać lepiej, mądrzej, niekoniecznie więcej, bo to wcale nie o to chodzi, moim zdaniem, żeby sprzedawać więcej, żeby sprzedawać lepiej i efektywniej biznesowo. Maciej, wspomniałeś już o tym, że zaproszono cię właśnie do Allegro, żebyś opowiedział coś na temat e-biznesu, a może tak szczerze, jak to się zaczęło i co tak naprawdę zacząłeś robić, że zacząłeś pomagać ludziom w ich e-sprzedaży, w ich e-sklepach? To tak jak powiedziałem, zaczęło się od zwrócenia uwagi jednemu, drugiemu, potem trzeciemu sprzedawcy, od którego ja coś chciałem kupić, ale napotkałem na te czy inne problemy, a potem stwierdziłem, że mając taką pewną właściwość w dostrzeganiu błędów i w ofertach sprzedażowych i w warstwie językowej naszej komunikacji pisanej, warto byłoby te dwie kompetencje, powiedzmy, ubrać w biznes, czyli pewne przekleństwo, bo zawsze mi to dokuczało, że
że coś mi dokucza i coś bym poprawiał i ciągle chcę, żeby ten świat był gdzieś tam jakimiś małymi kaizenikami traktowany, żeby nasze, powiedzmy, następne pokolenia korzystały z lepszej kulki niż ta, z której korzystamy my. No, możemy ją poprawiać. No i od tej idei przeszedłem do biznesu. Zacząłem rzeczywiście robić audyty na zlecenie sprzedawców, najpierw allegrowych, później też sprzedawców prowadzących sklepy internetowe. Wygląda to dosyć prosto, przynajmniej jakby ktoś mnie zobaczył przy komputerze. Siadam, odpalam taką ofertę i sprawdzam według pewnej ścieżki, którą sobie przez te, no już w tej chwili 11 lat, dosyć intensywnie i dosyć szczegółowo dopracowałem. Według pewnej takiej kilkudziesięciostronicowej checklisty lecę przez tę ofertę, sprawdzam tytuł, sprawdzam zdjęcia, sprawdzam poprawność kategorii, sprawdzam jakość opisów, zastosowanie bądź najczęściej brak zastosowania dodatkowych technik sprzedażowych, tych dobrych technik sprzedażowych, niemanipulacyjnych, i feedbackuję, daję komunikat zwrotny klientowi, klient otrzymuje raport kilkudziesięciostronicowy najczęściej, co jest dobrze, ale przede wszystkim co trzeba poprawić. I później sobie według własnego uznania poprawia albo nie. Czasami otrzymuję pytania od ludzi, czy skoro tam na tych ofertach się znam i wiem, jak zrobić skuteczną, dobrą, dobrze sprzedającą ofertę, czy mogę komuś taką ofertę zrobić. No i wtedy niezmiennie odpowiadam, że nie, ponieważ jestem lekarzem drugiego kontaktu, czyli przychodzi do mnie sprzedawca, który mówi, że coś go boli, coś mu nie działa, coś mu nie gra, konkurencja sprzedaje lepiej, mimo że ja jestem tańszy. To jest bardzo częsty scenariusz rozpoczęcia kontaktu z, właśnie ze mną i z firmą Audite, a ja podpowiadam temu sprzedawcy, jak sprzedawać drożej niż teraz, jeśli na przykład zaniża ceny, a robić to jednocześnie skuteczniej i nie przejmować się konkurencją, tą złą konkurencją, czyli cenodajkami. Także podpowiadam ludziom, jak nie być cenodajką w biznesie, sprzedawać drogo, nawet ten sam produkt, który u konkurencji jest taniej, bo mamy całą masę narzędzi i możliwości, żeby to robić. Nie tylko obniżając cenę, a wręcz powiem, że obniżając cenę w absolutnie ostatniej kolejności, kiedy już nie ma żadnego innego wyjścia. Co rozumiesz pod pojęciem sprzedawać lepiej? Pytanie na razie. Sprzedawać skuteczniej, lepiej, czyli skuteczniej, co bynajmniej nie znaczy sprzedawać więcej. Może to być sprzedaż w większych ilości czy towarów, czy usług, ale ja sobie kiedyś zadałem pytanie, czy ja chciałbym pracować więcej, czy po prostu więcej zarabiać? To od tego pytania zaczęło się przemodelowywanie pewnego założenia w głowie. Nie pracować więcej. Nie, że bez pracy nie ma kołaczy, czy tam ciężką pracą ludzie się bogacą. Mądrą pracą ludzie się bogacą. Wpadłem kiedyś na taki odkrywczy przekaz, który sam sobie chyba wysłałem, a może świat mi go wysłał. I uznałem, że jeśli mam pracować 10 godzin po 50 zł za godzinę, a mogę pracować jedną godzinę za 500 zł, no jakoś rachunek się spina. Oczywiście z tych godzin pracy za stawkę 10-krotnie wyższą niż bazowa będzie mniej, ale saldo jakoś to mi się opłaca. I podam taki przykład z właśnie wczesnego okresu działalności tej mojej firmy audytorskiej audite.pl, kiedy odważyłem się wystawić pierwszy raz ofertę audytowania cudzych ofert na Allegro. Wystawiłem ją za 49 zł. Uznałem, że to jest fajna cena. Ja byłem wtedy w jakimś takim dosyć dużym dołku, można powiedzieć mózgowo-finansowym, bo pracowałem wcześniej w Telewizji Polskiej, przez 4 lata rozwijałem redakcję Telegazety Internetu. Potem z jakiegoś tam powodu wyleciałem z tej firmy i poczułem się, jakby ktoś mi zgasił światło, bo świetnie rozwijająca się, można powiedzieć, kariera w mediach została ucięta też z powodu moich błędów komunikacyjnych. Nie potrafiłem rozwiązać jakiejś tam sytuacji spornej z psychopatycznym szefem. A później zacząłem zbierać się do kupy i myśleć właśnie, co by tutaj robić. Kiedy wystawiałem pierwszą ofertę audytu i pierwszy audyt wykonałem za te 49 zł, zajęło mi to 30 minut. I uznałem, że kurczę, stówka za godzinę w tamtej sytuacji mojej była piękną kwotą. Uznałem, że tak można żyć. Jeśli będzie takich audytów 10, 20, 30 miesięcznie, no to można całkiem fajnie sobie dorabiać do budżetu, że tak powiem. Natomiast bardzo szybko zostałem ochrzaniony przez mojego późniejszego kolegę, przyjaciela, z którym się poznałem, Pawła Krzyworączkę. Dostałem takiego maila od Pawła, w którym opierniczył mnie z góry na dół, nie wiedząc, kim ja jestem, ja nie wiedziałem, kim on jest, że dlaczego ja tak dobre, przydatne, wartościowe usługi sprzedaję tak tanio. No i poczułem się, jakbym dostał współobrotu od Chucka Norrisa, bo pomyślałem, no,
kurczę, jak tanio, 50 zł za pół godziny fajnej, lajtowej, przyjemnej pracy, siedzę sobie przy komputerze w dowolnym miejscu na świecie, większość ludzi w tym kraju może o czymś takim pomarzyć. I ktoś mi mówi, że to jest mało. Dużo o tym myślałem, od takiego pierwszego odruchu, oczywiście bunt, nie, no co ten gość wie o zabijaniu. Stwierdziłem po jakimś czasie jednak, że no dobra, podnieśmy cenę. Skoro rzeczywiście ja dostarczam konkretną wartość ludziom, to nie mogę wyceniać swojej usługi, swojego produktu przez pryzmat własnych kosztów, które miałem zawsze raczej niskie, czy przez pryzmat własnych potrzeb, które też nie są jakieś tam specjalnie rozbuchane. Nie, trzeba odwrócić myślenie, zacząć dostarczać towar lub usługę klientom, która dla nich stanowi wartość. I teraz, no nie wiem, sięgając po książkę, to też jest produkt, tak? No, mamy produkt fizyczny, książka, Biblia biznesu, kosztuje 129 zł. Jak na książkę w tym kraju, no to jest cholernie drogo. Tylko że wiedza, która jest tutaj zawarta, rady są tak bezcenne, że nie dałoby się wycenić tej książki w przeliczeniu na złotówki dla odbiorców, dla sprzedawców internetowych, bo gdybyśmy to zrobili, to nagle by się okazało, że taki egzemplarz musiałby kosztować 50 tysięcy złotych, 150. Śmieszne byłoby, żeby książka tyle kosztowała, więc jest też jakieś zrównoważenie. Natomiast wracając, chodzi o to, żeby wyceniać siebie, swoje usługi, swoje produkty w odniesieniu nie do potrzeb własnych, nie do kosztów, jakie się ma. Oczywiście też trzeba je uwzględnić, ale przede wszystkim pod kątem wartości, jakie dostarczamy klientowi. Ja podniosłem ceny tych moich audytów dwukrotnie, czyli o 100%. Nagle okazało się, że przybywa chętnych na to. Później cena wzrosła o kolejne 50 zł, taki audyt kosztował już 150, był też już trochę dłuższy, bo wypracowałem taką dosyć bardzo, dużo bardziej dokładną metodologię tego badania, która była też bardziej czasochłonna. No i w efekcie po kilkunastu latach od rozpoczęcia dziś taki audyt kosztuje już kilkaset złotych, już bliżej 1000 niż 100. A klienci są, przychodzą ludzie, którzy proszą, żeby pomóc im poprawić tę ofertę. No bo nagle się okazuje, że zainwestowanie, i to jest chyba klucz, żeby klient miał świadomość, że nasz produkt czy nasza usługa jest inwestycją, a nie wydatkiem. Że zainwestowanie tych kilkuset złotych pozwoli wygenerować tysiące, dziesiątki, setki tysięcy dodatkowych pieniędzy rocznie. Czy to jest właśnie ta efektywność w biznesie. Ja kiedy kończyłem poszczególne szkolenia dla sprzedawców internetowych, żegnałem się z ludźmi takimi słowami, że życzę wam mniejszej sprzedaży i mniej klientów. No i zazwyczaj to budziło zdziwienie na twarzach, no jak mniej klientów? No właśnie, mniej klientów, ale płacących lepiej. Po co pracować więcej, skoro można czas inaczej zagospodarować i bardziej efektywnie? I w tym staram się ludziom pomagać, podpowiadać, jak uprawiać poszczególne działania, żeby były bardziej efektywne. No właśnie, praktycznie ten sam czas, a możemy dużo więcej zarobić, tak jak ty powiedziałeś, lepiej jedna godzina za 50 zł niż 10, jedna godzina za 500 niż 10 za 50. Wiesz, firmy, które zaczynają, które się rozwijają, nie do końca jeszcze, myślę, to mają, ale się zrymowało nieźle. Natomiast, no widzisz, potrzeba takich osób jak ty, które będą edukować młodych przedsiębiorców i właśnie skupiać się na tym, gdzie można zarobić więcej i lepiej, a nie na zasadzie przerzucać setki klientów za jakieś drobne złotówki. Przywitało się z nami parę nowych osób. Cześć, słuchajcie, witajcie po wakacjach. Także już jesteśmy z powrotem. Marek Wierdewicz, również pan prezes Sławomir się odezwał. Witam serdecznie, chłopaki. Konrad, daj proszę odpowiedź czy komentarz, czy Maciej odpowiedział wystarczająco na twoje pytanie. Także jeżeli Maciej czasami potrafi odpowiadać w bardzo rozbudowany sposób, za co i przepraszam i proszę o wybaczenie tej drobnej ustawki technicznej, ale mam nadzieję, że w tych odpowiedziach moich znajdziecie konkrety. Konrad tutaj dość często u nas zadaje pytania, także mam nadzieję, że jeszcze jakieś pytanie się do niego pojawi. Marcin pisze z Lwowa, że pracujemy, bawimy się, Lwów to wyjątkowe miasto. Tomek Maciejewski zaprasza do Lwowa już w październiku, nie tylko nomadów. Pozdrawiamy Tomka Maciejewskiego, jeśli nas oglądacie. Dzięki Adam za... Pozdrawiam ekipę i bardzo, bardzo
przepraszam, jeśli już zostało wywołane słowo kluczowe Lwów, Maciejewski, Pieleszek, to pozdrawiamy chłopaków i zróbmy im małą reklamę, bo robią kawał dobrej roboty. Tomek ze swoim programem Tam, gdzie chce, promuje bardzo też mnie osobiście bliską ideę pracy nomadycznej, czyli właśnie tego, czego życzę wszystkim ludziom prowadzącym biznesy, żeby móc zabrać komputer pod pachę, pojechać sobie na Teneryfę czy do innej Tajlandii, na plaży czy w innych okolicznościach przyrody prowadzić biznes maksymalnie niezależny od miejsca. Okej. No i pozdrawiamy również Marcina, który prowadzi też swoje live'y na temat bezpiecznego bezpieczeństwa w internecie. Tak w ogóle Marcin będzie u mnie na live'ie za, nie chcę skłamać, 2 albo 3 tygodnie. Teraz musiałem spojrzeć, ale na pewno zapowiemy ten odcinek, bo będzie o bezpieczeństwie w internecie, także to już będzie... Marcin szykuje też swoją książkę, która jest na ukończeniu, więc myślę, że lada chwila też będzie można zamawiać w przedsprzedaży. Bardzo wartościowy poradnik na temat tego, jak być bezpiecznym w internecie. Coś, co wiele osób bagatelizuje do pierwszego pożaru w firmie. Później, tak jak ja, przepraszamy się z pewnymi podstawowymi zasadami, które do tej pory ignorowaliśmy. Książka Marcina będzie pomagała ogarnąć kwestie bezpieczeństwa. Też widziałem, że właśnie wrzucił informację, a to nawet napisał, że to za sprawą Dominiki, którą serdecznie pozdrawiamy tutaj z naszego live'a. Marku, ja czekam na twoje pytania. Marek produkuje stoły i krzesła, ale zresztą gość nie wiosenny u mnie na live'ie. Rozmawialiśmy wtedy o marketingu pracodawcy, więc myślę, że Marek tutaj przyrzuci jakimś dobrym pytaniem. I jeden komentarz pochwalny tutaj, Tomek Czarnecki: zainwestowałem i nie żałuję. Myślę, że chyba chodzi o to, że on zainwestował w ciebie, w twoje szkolenie. Bardzo się cieszę. Okay, no, powiem nieskromnie, że nie zdarzyło mi się otrzymać komentarza o treści: byłem na szkoleniu, wtopiłem pieniądze. To, oczywiście były takie komentarze przed szkoleniami, że pytanie, czy warto, zawsze, czy paręset złotych albo nawet ponad 1000 za jeden dzień zajęć, bo wątpliwości są normalne u ludzi myślących, natomiast po szkoleniach nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktoś powiedział, słabo było, bez sensu, to nie działa. Wręcz odwrotnie, bardzo fajne wzrosty, czy to na Allegro, czy w sklepach internetowych. Jako przedsiębiorcy jesteśmy cały czas ludźmi, a ludzie lubią z automatu wiele rozwiązania ludzi, te nieskuteczne, nieefektywne, więc myślę, że ktoś z boku być jakiś wybitny audytor czy gość, który mówi, jestem specem od poprawiania cudzych ofert. Ktoś z rodziny, ktoś, kto niekoniecznie się zna na biznesie, żeby rzucił takim swoim z dystansu ofertę i powiedział, ty słuchaj, coś ci się tu rozjeżdża, tutaj mający, a to słowo kluczowe powoduje, że ja bym nie znalazł takiej oferty w ogóle. I to czasami potrafi być bezcenna. Okej. Macieju, czekając na pytania, ja będę poruszał kolejny temat, bo oprócz Akademii Internetu, oprócz tego, że audytujesz oferty sklepów internetowych, prowadzisz również firmę Korektor.pl. Tak jest. I to jest w tej chwili mój główny biznes. Szkolenia traktuję już jako takie od czasu do czasu. Trochę zużyłem się już przy powtarzaniu pewnych zasad, bo no, to też jest pewne zmęczenie materiału, czy nawet taki kawałek wypalenia w środku. Przesiadłem się na pisanie książek. To właśnie w którymś momencie stwierdziłem, że a może byłoby mądrym spróbować na tym zarobić. I 20 parę lat temu, jeszcze w szkole średniej, będąc, moja przygoda z edytorstwem rozpoczęła się od tego, że czytając książki, a połykałem wręcz literaturę przerozmaitą, pisałem na kartkach, kartki kiedyś były, pakowałem te kartki w koperty i wysyłałem zwykłą pocztą do wydawców listy z feedbackiem, co należy poprawić w książkach. I w którymś momencie okazało się, że od tych wydawnictw ciekawych zacząłem dostawać książki w podziękowaniu i z prośbą o wykonanie kolejnej takiej korekty. I w którymś momencie zacząłem to robić odpłatnie, w którymś momencie zarejestrowałem markę Korektor.pl. Oczywiście ta marka powstała dużo, dużo później niż same działania edytorskie.
I w tej chwili jest chyba albo pierwszą, albo jedną pewnie z dwóch albo trzech największych firm edytorskich w Polsce. Mamy prawie 20 redaktorów doświadczonych na pokładzie, korektorów i redaktorów, i potrafimy sprawdzać nawet po kilka milionów znaków miesięcznie, czy to tyle co kilkadziesiąt, a nawet sto kilkadziesiąt średniej grubości, no może sto kilkadziesiąt to za dużo, ale kilkadziesiąt książek w ciągu jednego miesiąca, no więc dosyć dużo. Sprawdzamy prace magisterskie, licencjackie, doktorskie, habilitacyjne, artykuły naukowe, strony internetowe, wszystko to, co jest tekstem. Klientów przybywa, ponieważ upośledzenie językowe w społeczeństwie postępuje. Dziękujemy YouTube'owi, dziękujemy Facebook'owi przy okazji, czyli tej kulturze ekranu, która odciąga ludzi od kultury pisma. Także to jest nisza, która w tym kraju gdzieś tam została przeze mnie zaobserwowana i poprawiamy teksty, poprawiając świat, znów ten świat na lepsze, mam nadzieję. Poprawiając teksty, poprawiamy świat, świat na lepsze. Ha, fajny tagline był, Pięknie. Myślę, że musisz zmienić to hasło przewodnie na stronie, na poprawiając teksty, poprawiamy świat na lepsze i będzie. Myślimy. Słuchajcie, czekam cały czas na wasze pytania dla Macieja a propos e-biznesu, a propos tego, jak to zmienić w swojej ofercie biznesowej, jak też dobrze napisać tekst, który sprzedaje, bo czasem wystarczy zmienić naprawdę niewiele, a przynosi to przeogromne skutki. Maciej, to ja zapytam w takim razie, powiedz mi, jedno z takich twoich najfajniejszych audytów oferty na e-sklepie, co to było, jakie proste rzeczy, jakieś może proste przykłady, które czasami wiem, że podajesz na wykładach, może tutaj przytoczymy naszym widzom. Przykład, który może poprawić sprzedaż. No ja tych audytów zrobiłem już w tej chwili ponad 1300 kilkadziesiąt audytów, głównie ofert sprzedażowych sklepów. I tak naprawdę kopalnie przykładów, kopalnie case'ów można zobaczyć w rogu, będzie lokowanie produktu e-biznes do kwadratu, na który dzisiaj pod koniec opowiem o specjalnej ofercie w ramach programu 500 minus dla was, ale to później. I w tym kilkunastogodzinnym nagraniu mówię o setkach, o kilkuset nawet ciekawych case'ach. Co z takich ciekawych rzeczy? Może ja nie będę mówił o konkretnych przykładach, ale o konkretnych typach błędów, które czasami wystarczy sobie uświadomić, żeby wpaść na ten trop, jak łatwo można je poprawić i usunąć. Więc o niektórych z nich już powiedziałem. Błędy w słowach kluczowych, w tytułach. Coś, co brzmi absolutnie banalnie i przez wielu ludzi jest traktowane bez jakiejś tam należytej uwagi, powoduje, że wielu moich sprzedawców, czy moich klientów, którzy przychodzą do mnie z prośbą o pomoc, ma zaniżoną sprzedaż, ponieważ użytkownicy wpisują jedno słowo kluczowe, a sprzedawca posługuje się innym. Przykład z życia wzięty, który ja też czasami na szkoleniach na żywo omawiam, to sytuacja własna, kiedy jako klient szukałem kabla pozwalającego podłączyć komputer do projektora zewnętrznego. No i wpisywałem proste hasło kabel do projektora. No bo tak działa mózg człowieka, mózg klienta, upraszcza. Natomiast nie znalazłem dobrej oferty, znalazłem później, jak już wgryzłem się gdzieś tam w drzewo kategorii, porzuciłem wyszukiwarkę, która nie dała skutków. Okazało się, że dużo jest takich ofert w serwisie, tylko że nie są to kable do projektora, tylko przewody nie HDMI wtedy, tylko przewody, poratujcie, kabel do projektora, czyli przewód HDMI. Nie VGA, HDMI teraz, a wcześniej to były DSAP, to były kable DSAP, coś takiego, jakieś takie dziwne określenie techniczne. I nagle okazało się, że wyłapujemy pierwszy błąd, taki bardzo poważny, czyli syndrom eksperta. Sprzedawca, który chce być tak profesjonalny, że zapomina o tym, że mówi językiem niezrozumiałym dla odbiorcy. I nie dość, że ten język bywa niezrozumiały w komunikacji, to jest też poważnym utrudnieniem w dotarciu klienta. No jeśli ja wpisuję kabel do projektora, a sprzedawcy internetowi posługują się hasłem przewód DSAP, to my się nie spotkamy. Mamy zeza rozbieżnego. Sprzedawca widzi, patrzy w jedną stronę, ja jako klient w drugą
i ja się z ofertą nie spotkam. A jeśli jeden z tych sprzedawców, którzy rzeczywiście ten produkt wtedy dystrybuowali, mieli faktycznie, jeśli tylko jeden by poprawił ten jeden błąd na poziomie tytułu, to cały ruch klientów, którzy posługują się tym najpopularniejszym zwrotem czy frazą kluczową, wyszukiwawczą, zbierałby ruch klientów z wyszukiwarki dla takiego zapytania. Są narzędzia, które pozwalają sprawdzić, bo my nie mówimy o działaniach intuicyjnych czy po omacku, oczywiście testy też się robi, ale są pewne narzędzia, takie jak Google Trends czy narzędzia analityczne innego rodzaju, które pozwalają sprawdzić. Tak, pozwalają sprawdzić i ustalić prawie z zero-jedynkową pewnością, które słowo kluczowe jest przez internautów wpisywane przy poszukiwaniu naszego produktu, usługi i towaru. To jest jeden z przykładów. Inny przykład błędów, które najczęściej poprawiam w ramach audytów, to są opisy bardziej informacyjne niż marketingowe. Czyli te właściwości. Tak, cechy, parametry i tak dalej. Coś, co oczywiście w każdej profesjonalnej ofercie sprzedażowej musi być, ale nie może być jej podstawą, ponieważ sprzedawcy internetowi często zapominają o tym, że tworząc ofertę do sieci, czy to na Allegro, czy na Amazona, czy na Alligato, czy do swojego sklepu internetowego, tworzą nie tekst do Wikipedii, tylko przekaz, który ma przekonać klienta, że ten produkt jest mu potrzebny, zaspokoi jego potrzeby, czy rozwiąże jakiś konkretny problem. I o tym ludzie zapominają. W tej chwili jest już trochę lepiej niż kilka lat temu, między innymi dzięki tym zmasowanym działaniom, w których ja też miałem przyjemność uczestniczyć, bo i te szkolenia organizowane na zlecenie Allegro, które pozwoliły wyedukować dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy sprzedawców w Polsce, książki, właśnie chociażby ta Biblia Biznesu, którą też kilkadziesiąt tysięcy ludzi już przeczytało, to wszystko pomaga. Natomiast cały czas zdarzają się sprzedawcy, którzy mówią, mam do sprzedaży kubek, żółty z motywami jakimiś graficznymi, z napisem Las Vegas, o takiej wysokości, o takiej średnicy i generalnie, jeśli się pojawi jakiś marketing, to że jest fajny, nie? Trochę za mało, żeby wyróżnić się ze swoją ofertą, ze swoim produktem. Ja swego czasu, kilka lat temu robiłem takie badanie, które, może to nie było badanie założone, później sobie po zrobieniu kilkuset audytów po prostu przygotowałem statystykę i z tej statystyki błędów najczęściej popełnianych przez sprzedawców na etapie tworzenia ofert sprzedażowych wyłonił się taki jeden największy, jakby to powiedzieć, kanibalizator sprzedaży, jeśli można tak to nazwać. I to był właśnie brak języka korzyści. Ja o tym napisałem dosyć dużo artykułów na Akademii Internetu i w Biblii Biznesu, można sobie poczytać. Natomiast zawsze dokuczam w ramach audytów ludziom, którzy zapominają o tym, że mają przedstawić zalety posiadania danego produktu, korzyści wynikające z kupna, uświadomić, jaki problem dany produkt rozwiąże. Okej, są produkty, których nie musimy klientowi tłumaczyć. Jeśli będziemy sprzedawali ten kabel do projektora, niekoniecznie musimy wyjaśniać na poziomie takim absolutnie elementarnym, co to jest kabel, a jak go należy podłączyć, wyjaśnienia oczywiście. Ale dlaczego produkt, który jest produktem technicznym, niech to będzie kabel do projektora, niech to będą klocki hamulcowe do samochodu, jakaś inna część, dlaczego nie mielibyśmy wyeksponować przewagi naszego produktu nad produktami konkurencji? I to jest kolejny błąd, który ja bardzo często wyłapuję. Błąd, który występuje w 93-95% ofert sprzedażowych. Jest to brak reklamy porównawczej. Wielu sprzedawców w tym kraju myśli, że nie wolno się porównywać do innych firm, do innych produktów, do innych marek, a to jest nieprawda. Możemy z dobrodziejstwa reklamy korzystać, reklamy porównawczej. Musimy tylko wiedzieć, jak robić to zgodnie z prawem i etycznie. Natomiast jeśli my wchodzimy do serwisu rezerwuarowego, gdzie są tysiące konkurencyjnych ofert, to musimy zakomunikować klientowi naszą przewagę, czy przewagę naszego produktu albo naszej oferty nad ofertami konkurencji. Czyli jeśli mamy te klocki hamulcowe, powiedzmy, w czym one są lepsze. Może zwiększają bezpieczeństwo, może są z lepszej jakości materiału wykonane, co przekłada się na ich dłuższą żywotność i zapłacenie o 100 zł więcej za takie klocki właśnie nie jest kosztem, tylko inwestycją. Oszczędzimy na częstszych wymianach, oszczędzimy czas na wizycie w serwisie i tak dalej, i tak dalej.
Także to jest kolejny z błędów, który jest może inaczej jest popełniany. To jest błąd zaniechania, błąd niestosowania pewnych działań, które no, przynoszą właśnie uświadomienie po stronie klienta, że wcale niekoniecznie powinien kupić tam, gdzie jest taniej, tylko tam, gdzie te pieniądze zainwestowane nawet w większej kwocie przyniosą mu proporcjonalnie albo wręcz nieproporcjonalnie wyższe korzyści. To jest to zresztą, Bartku, o czym ty mówisz na swoich wystąpieniach i w swoich działaniach próbujesz ludziom uświadamiać, że nie cena, tylko korzyści. Właśnie, pięknie to powiedziałeś. Język korzyści to jest to, czego wiele sprzedawców pomija. Właśnie piszą o parametrach, o tym, że powiedzmy klocki są twardsze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nikt nie podaje, trzymajmy się tych klocków ramcowych, właśnie nikt nie pisze, że to, że klocki są lepsze czy twardsze, to właśnie będziesz wymieniał 2 miesiące później, 2 miesiące dłużej ci starczą, tak? A w ciągu roku daje ci to powiedzmy 2 wymiany, czy tam 1 wymianę gratis, w sensie jeden raz możesz ominąć mechanika bokiem. No więc to jest taki język korzyści, który jeśli użyjemy, jeśli zakomunikujemy tę lepszość naszego produktu, już z automatu nam zwiększy sprzedaż. Natomiast można też wesprzeć te działania marketingowe, czy język korzyści językiem emocji, językiem zabawy, językiem, który pobudza też te ślinianki w mózgu u kupującego. I my coś takiego też na swoich szkoleniach ze sprzedawcami internetowymi uprawialiśmy. Skoro już padł przykład klocków hamulcowych, to chyba to będzie ostatnia rzecz, która przed śmiercią przyjdzie mi do głowy, jak jeden z uczestników szkolenia we Wrocławiu w ramach ćwiczenia, nie, przepraszam, to nie było ćwiczenie, ktoś rzucił prowokacyjnie, bo pracowaliśmy nad tworzeniem skutecznych tytułów, które nie tylko przyciągną uwagę, ale też spowodują, że klient kliknie w link naszej oferty, żeby przejść dalej. I ktoś rzucił hasło, no panie Macieju, jak pan jest taki mądry, to proszę wymyślić jakiś dobry tytuł, no właśnie dla oferty sprzedaży klocków hamulcowych. Wiecie, no wszyscy w internecie piszą klocki hamulcowe, Audi model, ewentualnie rocznik i często już nie ma miejsca na ciąg dalszy. Ja nie zdążyłem wpaść na pomysł lepszy niż ten, którym rzucił momentalnie inny uczestnik szkolenia. Hasło piękne, klocki hamulcowe nie do wyjechania. No i tam jeszcze jakaś marka samochodu. Więc elementy emocji, czy to jest humor, czy mniej przeze mnie lubiany w marketingu strach przed czymś, to są elementy, które dodatkowo stanowią tę taką fajną przyprawę oferty, że nie jest to jakiś bezduszny sprzedawca, który przybiera postać zdjęcia i opisu, często technicznego, tylko jest no właśnie jakieś jajo, jakiś humor i też dystans może. Widzę, że pojawiły się komentarze od Marka, ale tak. Zanim do nich wrócę, to jeszcze a propos tych opisów technicznych, to jest właśnie często nazywane klątwą wiedzy, to znaczy, że my wiemy o co chodzi w tym opisie technicznym, my znamy te parametry, my się nimi posługujemy, ale jak wyjdziemy na ulicę i spytamy przeciętnych Kowalskich, czy oni te parametry w ogóle rozumieją, albo czy oni je potrafią jakoś tam w sposób rozróżniać, oni powiedzą, że nie mają żadnego pojęcia w ogóle, co tam jest napisane, o czym my mówimy. No więc jeśli mogę z takim przykładem wejść, żeby zilustrować już też konkretem z jednego z audytów, które popełniłem swego czasu, to świetną ilustracją jest przykład baterii natryskowej. Ktoś kiedyś się do mnie zgłosił, sprzedawca, żeby poprawić mu ofertę sprzedaży baterii prysznicowych. Bateria kosztowała 1200 zł i była podana nazwa, model i informacje w rodzaju, wbudowane zawory zwrotne, głowica ceramiczna, co tam było, jakieś takie absolutnie techniczne technikalia, jeśli można powiedzieć, które żeby zrozumieć, to trzeba byłoby naprawdę mieć habilitację z armatury sanitarnej. I ja tego sprzedawcę zapytałem później osobiście, bo to był audyt robiony w ramach takiego projektu szkoleniowego, gdzie spotykaliśmy się, potem klient korzystał ze wsparcia właśnie audytorskiego, a później spotykaliśmy się ponownie, żeby podsumować, pokazać, co poprawiono i z jakimi efektami. Ja zacząłem zadawać pytania temu człowiekowi na żywo, a co to jest głowica ceramiczna?
odpowiedział, no panie Macieju, głowica ceramiczna to jest takie coś w baterii, co powoduje, że nie osadza się kamień, ponieważ on się nie ma tej ceramiki jak przyczepić, przez co ta głowica może być wykorzystana przez, czy może być używana przez długie, długie lata. My dajemy aż 5 lat gwarancji na samą tę głowicę. Zapytam, co to jest przycisk, on się nazywał, bateria była marki Grohe, a przycisk nazywał się Grohe Ecobaton. Brzmi to fajnie, już można się domyślić mniej więcej, jaki jest kierunek zastosowania takiego rozwiązania. Natomiast poprosiłem o komentarz. Sprzedawca powiedział, no panie Maćku, to chyba jest oczywiste. Jak się naciśnie ten przycisk, to woda leci w mniejszej ilości, ale miesza się z powietrzem, jest natleniana i nawet 50% mniejsze zużycie tej wody możemy uzyskać dzięki zastosowaniu takiego jednego rozwiązania. Ja wtedy walnąłem się w łeb, powiedziałem, dlaczego to, co pan mi tłumaczy, nie jest wyjaśnione na poziomie oferty sprzedażowej? No, bo to kto chce, to dopyta, kto chce, to sobie doczyta na stronach konkurencji. To jest właśnie ta klątwa wiedzy. A ja sobie nagle uświadomiłem, jako klient, który nie miał absolutnie wiedzy, na czym polegają właśnie te technikalia, które w ofercie były bardzo ładnie wymienione, uświadomiłem sobie, że 1200 zł za baterię prysznicową, za przeproszeniem, kurewsko dużo. Nie wiem, czy bym kupił baterię aż tak drogą. Wiem, że są droższe, ale jakoś tak jako zwykły konsument baterii prysznicowych, nie specjalista, pewnie kupiłbym w Castoramie czy w jakimś tam innym OBI adekwatny czy alternatywny produkt za może 200 zł i pewnie uznałbym, że to jest dużo, nie? Tak jak przeciętny, nie mający tej wiedzy technicznej klient. Natomiast tu sobie uświadomiłem, że 1200 zł. Ja zrobiłem wtedy też taki mały eksperyment, pogrzewałem sobie w rocznikach statystycznych, sprawdziłem, ile wody zużywa przeciętna polska rodzina w tym kraju i nagle okazało się po szybkich wyliczeniach, że w ciągu jakiegoś roku użytkowania takiego produktu, ta bateria się zwraca, czyli te wyłożone 1200 zł wraca do nas w postaci oszczędności na samej tylko wodzie. I to odkrycie uświadomiło i mi, i później temu mojemu klientowi, że te elementy przewagi trzeba bardzo wyraźnie komunikować, bo naprawdę klient nie domyśli się. Nie domyśli się, a nawet jeśli się domyśli, to nie tak dobrze, jak po prostu go w tym trzyma. To ja tu wtrącę swoje trzy grosze, które to, o czym też mówię często, że warto akurat w tym przypadku, a propos tej baterii, której powiedziałeś, warto by byłoby użyć i pokazać to graficznie na jakiejś infografice. My zamiast czytać tabel, lubimy patrzeć na grafiki. Jeżeli jest fajnie zrobiona infografika, która oczywiście wytłumaczy, jeszcze lepiej to zadziała niż tekst pisany. To tak tylko. Jasna rzecz, to ja jeszcze wtrącę w takim razie, bo graficzna reprezentacja korzyści jest bezcenna. Ja też to na szkoleniach ludziom staram się uświadamiać, że oczywiście można zrobić listę wyliczeniową i pokazuję na przykład bardzo często taką moją ofertę, która jeśli ją widzą, to myślą, że ona jest bardzo prosta, bo tam nie ma jakichś zbędnych szablonów, graficznego layoutu. To jest jedyna oferta, jak każda inna oferta, można powiedzieć, usługi. Mówię, że pracowałem nad tą w 90 godzin, to ludzie nie dowierzają, ponieważ ona nie wygląda. Natomiast już w liście wyliczeniowej stosuję coś, co nazwałem sobie kiedyś roboczo techniką zmasowanej argumentacji, czyli pojawia się nagłówek, dlaczego tutaj wynająć to moje mieszkanie, jest ekspozycja wszystkich najważniejszych korzyści. Pojawia się hasło lokalizacja, ale to jest wyjaśnione, co to znaczy, że jest dobra lokalizacja, że autobusy są blisko, że można dojechać łatwo w każdą część miasta i tak dalej. Pojawia się informacja, spokojni sąsiedzi i dopisane, co to znaczy spokojni sąsiedzi, że się nie wtrącają, nie zaczepiają, nie dokuczają, nie ma żadnych patologii w pobliżu. Jest jeden z punktów wymienionych, spokojny, normalny właściciel. I jest wyjaśnione, że ja sam długo mieszkałem w wynajmowanych mieszkaniach i wiem, jak ważne jest dla wynajmującego, żeby ktoś tam się nie wtrącał co chwilę i nie kontrolował. Że jest winda, że jest blisko park, że są tereny zielone do spacerowania, że dobra infrastruktura, tam sklepy, pizzerie i co tam kto chce. I to wszystko jest oczywiście wyjaśnione w formie listy wyliczeniowej, co nie zmienia faktu, że zamiast listy wyliczeniowej możemy stosować, tak jak powiedziałeś, infografiki, które pozwalają w krótkich sekundach, pozwalają klientowi temu zabieganemu, który ciągle nie ma czasu, zorientować się co do tych najważniejszych korzyści. I też kilka lat temu
Tak. I kiedyś na też w ramach jakiegoś szkolenia czy audytu pokazałem ludziom, jak stworzyć prościutką ofertę opisową bazującą właśnie na infografice, której przedmiotem sprzedaży był, a sięgnę, bo akurat mam, taki dysk twardy, on jest trochę przykurzony, stary, już mi trochę szwankuje, ale służył mi przez 10 czy ileś lat, dysk pancerny, który można zrzucić na podłogę, można po nim przejechać czołgiem czy tam jakimś innym kontenerem opancerzonym i sprzedawca, któremu wtedy audytowałem czy analizowałem tę ofertę, właśnie ograniczał się do parametrów, że pojemność to jest 500 gigabajtów, że szybkość obrotu talerzy ma ileś tam tysięcy czegoś na jednostkę czasu. No właśnie, to może nie tyle po co, bo to są ważne informacje, no tak, tylko ale... przetłumaczmy to klientowi na język ludzki. Nie? No i właśnie prościutka infografika, gdzie nie pokażę tego na slajdzie, ale pokażę w realu, gdzie pojawia się taki oto produkt, a dookoła są takie komiksowe chmurki. Pojemność, czy olbrzymia pojemność 500 gigabajtów wtedy, czyli jakieś, no chyba 9 albo 10 lat temu, to naprawdę było bardzo dużo. Olbrzymia pojemność, możesz trzymać ileś tam milionów piosenek na przykład. Odporność niesamowita, nagroda w jakimś tam konkursie na design, no, ten produkt dostał nawet jakąś nagrodę za niebanalny wygląd i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście 5 sekund wystarczy, że klient rzuca okiem i ma korzyści. Dokładnie tę samą technikę zastosowałem kiedyś przy okazji audytowania komuś oferty sprzedaży małego takiego miejskiego składanego rowerku, który można sobie na pół ciachnąć, wziąć pod pachę, włożyć do bagażnika, wrzucić do tramwaju i jest to lekkie, wygodne, nie zajmuje miejsca. Oferta była znów strasznie rozbudowana, dużo technikaliów, dużo słów, natomiast zrobiliśmy z tego znowu obrazek, rowerek, chmurki komiksowe i króciutkie opisy, gdzie zapoznanie się z najważniejszymi korzyściami no, zajmowało naprawdę sekundy po stronie klienta. Okej, to ja tylko jeszcze podpowiem, że gdzieś na którymś swoim wykładzie też mówię, a propos grafiki, a propos czytania, tekst, który można zamieścić, znaczy tekst, około 200-250 słów, średnio czytamy około 60 sekund. Natomiast ten sam obrazek, który opiszemy tymi 200 czy 250 wyrazami, nasz mózg odczytuje w ciągu 1/10 sekundy. Mhm. Ale ja dodam i w takim razie, żebyśmy też nie... żebyśmy nie wpadli w jakąś jednostronność. Tak. Infografikami to jest fenomenalne narzędzie, też moim zdaniem jeszcze wciąż niedoceniane. Na moim blogu jest też tekst o infografikach, jak można je bardzo prosto robić bez żadnych skomplikowanych programów graficznych, jak to robić w dosłownie kilka minut maksymalnie. Natomiast pamiętajmy o tym, że okej, pakowanie treści oferty do obrazka bazującego na języku korzyści i na hasłach jest świetnym narzędziem. Natomiast to wcale nie oznacza, że oferty, które są rozbudowane, długie, ciągną się kilometrami, że są skazane na porażkę, na to, że ich klient nie przyjmie, nie strawi, bo są za długie. I o tym też czasami rozmawiamy na szkoleniach ze sprzedawcami, gdzie pokazuję im swoją własną ofertę. No właśnie, żeby znów ulokować produkt, ale też pokazać wam przykład, wejdźcie sobie na stronę ebusiness2.pl i zobaczcie, jak długa jest oferta tego szkolenia. Ona jest potwornie rozbudowana i można byłoby powiedzieć, że Dudko sam sobie przeczy, bo promuje infografiki, a zrobił kilometrowej długości ofertę. Tylko że ona jest zrobiona według pewnych zasad, według pewnych prawideł. Ona jest skomponowana nie po to, żeby ją czytać, ale po to, żeby ją użytkownik, odbiorca, ktoś, kto chciałby skorzystać z takiej usługi, żeby mógł ją łatwo przeskrolować i przeskanować i zatrzymać się tylko tam, gdzie ja mu daję komunikat odpowiednim nagłówkiem albo odpowiednim obrazkiem, o czym będzie kolejny akapit, ponieważ no, my jako sprzedawcy internetowi docieramy z naszą ofertą do milionów ludzi i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto ją otworzy. Są narzędzia analityczne, są tam narzędzia do targetowania, do remarketingu i tak dalej, ale to zawsze jest w jakimś stopniu loteria, jaki poziom wiedzy ma osoba, która do nas dotrze. I teraz, gdybyśmy wrócili do tej baterii natryskowej nieszczęsnej, której nikt nie chciał kupować, no bo nikt jej nie rozumiał. Wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie okej, ta oferta już jest poprawiona, sprzedawca już wziął sobie do serca nasze mądre rady, już rozpisał, co to są wbudowane zawory zwrotne, co to jest głowica ceramiczna i co daje ten przycisk oszczędnościowy. I każdy z tych elementów, a ich tam było kilkanaście takich dosyć istotnych punktów, jest rozpisany jako jeden cały akapit.
Czyli mamy kilkanaście akapitów, które bardzo wydłużają ofertę. I co się stanie, kiedy do tej oferty przyjdzie osoba, która akurat się troszkę zna, trochę wie i wcale nie chce czytać tych historii czasu albo po prostu jest lepiej zorientowana w temacie. To wcale nie znaczy, że długa oferta zabije sprzedaż czy zniechęci takiego klienta, bo jeśli on będzie miał wyraźny nagłówek, co oznacza przycisk oszczędzający wodę. I jeszcze, jeśli ten akapit będzie wzbogacony właśnie jakąś sensowną, przekonującą, uświadamiającą wręcz infografiką, to wcale ta oferta nie musi być czytana. Ona może być długa, ale wzbogacona odpowiednimi elementami i skomponowana według pewnych kroków, według pewnych zasad, będzie skuteczna niezależnie od długości. Czyli budujemy markę jako markę eksperta, ale musimy pokazać, jak rozwiązujemy problem klienta. Tak, Marku, to myślę, że już tu zostało wielokrotnie powiedziane, może jeszcze Maciej przykomentuje. Przykomentuję i ulokuję kolejne produkty. Ja przepraszam za te lokowania produktów, ale pokazuję je jako pewną ilustrację tego, że rzeczywiście niektóre działania mają sens w biznesie. I teraz budowanie marki osobistej, o którym ja piszę w książce Efekt Tygrysa, ma sens jako kolejna z technik, nie lubię tego słowa, techniki sprzedażowe, jako kolejna z zasad, czy kolejny ze sposobów budowania przewagi konkurencyjnej. No bo to też nie powiem nic nowego dla was, mówiąc, że klienci chętniej zapłacą więcej, kupując coś od firmy, która się zna, niż od no-name'a. Oczywiście nie mówimy o prostych zakupach za 2-3 złotych, ale jeśli przychodzi do kupna jakiegoś droższego, powiedzmy, produktu, no to chętniej kupimy telewizor w tym naszym lokalnym mediamarkecie o 300 zł drożej, bo możemy zapytać sprzedawcę, bo mamy tam człowieka, który się zna, specjalizuje i doradzi nam. Więc tutaj ta marka eksperta jak najbardziej budowana konsekwentnie według też różnych sposobów, czy na różne sposoby budowana, na pewno nam w zwiększaniu efektywności sprzedażowej nie zaszkodzi, a może tylko pomóc. To mogą być i książki, ja też przecież kreuję się jako ekspert i co chwilę pokazuję, nie bez powodu i nie bez pewnej celowości, jakieś uwiarygadniające mnie i udokumentowane dokonania, osiągnięcia. I wy możecie robić to samo, jeśli specjalizujecie się w armaturze sanitarnej, a prowadzicie sklep z takową, no to dlaczego by nie powiedzieć o nagrodach branżowych, o seminariach, w których bierzecie udział, żeby sensowniej klientom doradzać. To są wszystko elementy, które wpływają na naszą skuteczność sprzedażową. Ale wracając do tego pytania o krzesełko, no co wpisze klient, zależy czego klient szuka, bo jeśli szuka krzesełka dla dziecka, to jest duże prawdopodobieństwo, że użyje właśnie zdrobnienia. Także my musimy mocno zastanowić się, tworząc słowa kluczowe, co tak naprawdę nie my sprzedajemy, tylko czego będzie szukał klient. Czasami ja podpowiadam ludziom, żeby też podsuwali słowa kluczowe, które są dla nich z jakiegoś powodu nielogiczne, albo ich mierzą, albo im się nie podobają. Nie po to, żeby wprowadzać klienta w błąd, tylko żeby właśnie lepiej ustalić tę zbieżność patrzenia. I znów, gdybyśmy wrócili do części samochodowych, bo tam też w mojej historii się pojawił taki ciekawy case, to było chyba dokładnie to samo szkolenie, co z tymi klockami nie do wyjechania. Padło pytanie od jednego z uczestników, przy czym ja już widząc jego wzrok wiedziałem, że on zna odpowiedź na to pytanie, a pyta tak trochę z przykory, a trochę, żeby mnie przetestować. Padło pytanie, no panie Macieju, ja sprzedaję oprócz tych klocków hamulcowych także wahacze do samochodu. I czy pan doradzałby, żeby tworząc tytuł oferty zawrzeć w słowo kluczowe wahacze czy wahacze? Przez samocha czy przez CH? I było dosyć pytanie niby żartobliwe, ale dosyć kluczowe, nomen omen, ponieważ okazało się, że ja odpowiedziałem oczywiście, że w zależności od tego, co ludzie wpisują, i to trzeba sprawdzić. Okazało się, że ten sprzedawca sprawdzał to wcześniej i nie wiem, czy uwierzycie, czy nie, okazało się według jego wyliczeń czy statystyk, że połowa ludzi wpisuje z błędem ortograficznym, połowa poprawnie, więc obecność obu słów kluczowych, także tego z błędem, jakkolwiek no, trzeba się przełamać, żeby to słowo, była strategicznie istotna. I później, jak zmieniły się algorytmy wyszukiwawcze, gdzie tam mądra wyszukiwarka też podsuwała prawidłową pisownię, to powiedzmy stało się mniej istotne, ale w momencie, kiedy wyszukiwarka była dosyć prosta i jedna literka różnicy decydowała o tym, czy nasza oferta zostanie wyświetlona, czy nie zostanie, no to ta świadomość, że klienci inaczej nazywają te same rzeczy, czy inaczej mogą wpisywać je do wyszukiwarki, ważyła na
w tym przypadku na 50% ruchu docierającego do stron, czy raczej do niedocierającego, tego, który gdzieś tam się rozpraszał z powodu nieuświadomienia tej jednej zasady. Okej, okay, to ja tak tylko podpowiem, że jeszcze a propos słów kluczowych, na których się koncentrujecie, na tych produktowych, to jeszcze warto zwrócić też uwagę na te wszystkie poboczne. Ja zawsze proponuję, żeby klient robił sobie tak mapę myśli, w sensie rozrysowywał, zaczynał od jednego słowa i jechał w bok. Podam przykład pozycjonowanie pola paintballowego. Zamiast tylko pozycjonować pole paintballowe, to można również spozycjonować dobry wypad z kumplami, czy jak zaprojektować, czy jak zaplanować wypad z kumplami. No bo wtedy ludzie będą szukać, jak zaplanować wypad z kumplami, wskakuje im paintball, on ma gotową odpowiedź, kurde, jedziemy na paintball. I teraz, Bartku, dotknąłeś bardzo ważnego, kolejnego, fajnego, myślę, punktu, o którym warto chwilkę pogadać i uświadomić, że pamiętajmy, że czasami nasza oferta rozwiązuje problem, który jest rozwiązywalny też przez inne oferty, niekoniecznie konkurencyjne jeden do jednego. I co mam na myśli, żebyście lepiej mnie zrozumieli? Wyobraźcie sobie, że wpisujecie... Nie. Wróć, Dudko, wróć. Inaczej, wyobraźcie sobie, że chcecie rzucić palenie, albo macie kogoś, co do kogo chcecie, żeby ten ktoś rzucił palenie. I teraz rzucanie palenia, czyli osiągnięcie jednego celu, może się odbyć na wiele sposobów, tak? Przy pomocy wielu produktów albo usług. To może być jakaś operacja, pewnie na otwartym albo zamkniętym mózgu, ale to prawdopodobnie będzie przełączenie się na e-papierosa, albo użycie gum nikotynowych, albo jakichś plastrów. I teraz użycie jednego tylko określenia w odniesieniu tak literalnie do produktu, który sprzedajemy, niech to będzie e-papieros, spowoduje, że utracimy część, dużą część ruchu ludzi, którzy nie szukają tego konkretnego produktu, ale rozwiązania konkretnego problemu. I teraz może się okazać, że podsunięcie nawet takich trochę nieprawidłowych słów kluczowych do naszej oferty zwiększy nam znów docieralność. To, o czym powiedziałeś, że pole paintballowe, że paintball jako, powiedzmy, forma spędzania, fajnego spędzania aktywnego czasu, jest tylko jedną właśnie z form wspólnej zabawy gdzieś w plenerze. I człowiek, który chce sobie zrobić wypad z kumplami, niekoniecznie wie, że... Może skorzystać z paintballa. Że akurat paintball będzie dobrym rozwiązaniem. Ułatwiajmy to klientowi, czyli jeśli będziemy coś sprzedawali na rzucanie palenia, no to niech będzie oczywiście określenie produktu, ale niech się pojawią też produkty, które są skojarzeniowe. To co ty powiedziałeś i to, co ja też doradzam ludziom w ramach audytów. Ja idę też o krok dalej i mówię, że jeśli sprzedajecie coś w jednej kategorii produktowej w serwisie sprzedażowym, to zastanówcie się, czy ten sam produkt nie kwalifikuje się też do innej kategorii. I przykład, no, padło parę chwil temu pytanie o krzesła. Przykład z branży krześlarskiej. Też całkiem niedawno, parę tygodni, może parę miesięcy temu, miałem klienta, który sprzedawał krzesła kuchenne. I one były w kategorii dom i ogród, wyposażenie, coś tam, krzesła, ukośnik do kuchni, czy tam do jadalni. I ja zadałem pytanie, czy testowana była sprzedaż tych samych krzeseł w kategorii salonowe albo w kategorii biurowe, ponieważ one w mojej ocenie były na tyle uniwersalnymi meblami, że mogą się świetnie spisywać w każdym z tych pomieszczeń. To, że one są w jednym miejscu, czyli w kategorii meble kuchenne, powoduje, że ludzie tylko tam wchodzący będą mogli znaleźć te produkty. Mówimy o tych, którzy poruszają się po drzewie, po jakimś tam drzewie kategorii. Wzbogacenie czy przetestowanie, kolejny temat, testowanie różnych rozwiązań i wystawienie tego samego produktu, ale na przykład w trzech różnych działach, pokaże nam, w którym z nich mamy faktyczny ruch klienta, bo czasami to jest bardzo zaskakujące. Czasami ktoś wystawia kartę pamięci w kategorii fotografia, bo przecież karty pamięci mają zastosowanie w aparatach, ale sprzedaż jest wyższa na przykład w kategorii komputery albo w kategorii telefony i akcesoria. To jest taki chyba najbardziej banalny przykład kart pamięci produktu, który kategoryzuje się naprawdę, czy można targetować do ludzi poszukujących takiego samego albo bardzo podobnego produktu w innych działach. Albo jeszcze inny przykład. Ja czasami podpowiadam ludziom, którzy sprzedają, bo takich klientów też miałem w swojej historii już chyba kilkudziesięciu na pewno, którzy sprzedają ozdoby albo osłony okienne. Ja też nie bez powodu mówię ozdoby, osłony, bo to jest pojęcie bardzo szerokie, pojemne.
osłoną okienną, jest roleta, jest żaluzja, jest jakaś zasłonka, firanka i co tam jeszcze. I teraz jeśli ktoś sprzedaje rolety na wymiar na przykład, a takich ofert w internecie jest cała masa, to dlaczego kategoryzuje ten produkt tylko w dziale rolety okienne, tak literalnie i dosłownie? Przecież to jest produkt, który można tak jak takie dobre kukułcze jajo podrzucić też do innego działu, niech to będzie dział żaluzje, bo przecież spełnia dokładnie takie same funkcje, ozdobno-ochronne, tak? Czyli myślmy trochę szerzej i testujmy, eksperymentujmy też w takich kontekstach. Tomalek tylko podrzucił komentarz. W opisach produktów piszemy to, co klienci się pytają najczęściej. Wystarczy słuchać statystycznego Kowalskiego. Słuszna racja, Marku. Serdecznie pozdrawiam. Najlepszy, najtańszy i najszybszy audyt, jaki ktoś wam zrobi, to jest wasz klient. A my się często złościmy jako sprzedawcy na to, że ktoś nam... Zwraca nam uwagę. Tak. Jak możesz, wcale nie trzeba kupować, wcale nie trzeba kupować audytu za 1000 zł. Nie kupujcie audytu w Dudka, tylko idźcie pytać klienta na ulicę i będziecie wszystko wiedzieć. Bo tutaj będziecie musieli zapłacić, co prawda dostaniecie konkretny audyt porządny, ale Kowalski wam to samo powie na ulicy. Mówię wam to ja. Dobra, to była reklama. A propos, jeszcze chciałem wrócić do tego, że pokazujesz książkę i mówisz, że to jest kryptoreklama. Hej, jaka kryptoreklama? Słuchajcie. Spotykamy się tutaj z wami na live, dzielimy się z wami wiedzą za free, więc jeżeli Maciej wam pokaże jakąś książkę, no to kurde, kupcie mu, dajcie mu te parę złotych za to, że chłopak poświęcił tutaj ponad godzinę czasu i podzieli się z wami wiedzą. To nie jest żadna kryptoreklama, jak najbardziej polecam, polecam książki Macieja, ja czytałem, przerobiłem i nawet Biblia biznesu też gdzieś u mnie jest. Właśnie patrzyłem na półkę, bo chciałem pokazać. To twoja książka, ja akurat efekt Butlera miałem w płycie, ale akurat nie ma w tej Biblii. Efekt Tygrysa. Przepraszam, Efekt Tygrysa. Tak, bo Efekt Tygrysa i Targu się są też dostępne w formie audiobooków. No, można sobie posłuchać. Także można ciągnąć. Pytanie od Kasi. Kasia, wiem, że długo naczekałaś na to, żeby Maciej ci teraz odpowiedział. No ale wiesz, popłynęliśmy trochę w inne tematy, więc chcieliśmy skończyć, żeby tą wiedzę poukładać. Pytanie od Katarzyny. Katarzyna Bunaczyk. Pytanie, czy w przypadku sprzedawcy przykładowych klocków hamulcowych takie humorystyczne podejście nie zmniejszy zaufania do tego sprzedawcy? Wolałabym kupić klocki od profesjonalnej firmy, a nie od wesołego pana Zicisia z Allegro. Czy takie podejście jest dobre w każdej branży? Zanim odpowie na to Maciej, to ja tylko chciałem z tej strony marketingowej trochę odpowiedzieć na to pytanie. To zależy, jaką marką jesteśmy. To zależy, jaką obieramy komunikację z klientem. Jaki mamy tak naprawdę ten archetyp marki, tak? Czy jesteśmy, bo jeżeli będziemy komikiem, to my powinniśmy robić reklamy jajcarskie. Ale jeżeli jesteśmy mędrcem, to raczej powinniśmy mówić w taki sposób, wiesz, elokwentny, że nasze klocki coś tam super zajebiste. A teraz oddaję głos w gardło usta eksperta. No właśnie, zależy od tego, po pierwsze, co chcemy zakomunikować, po drugie, jak chcemy zakomunikować i po trzecie, komu to komunikujemy. Ten trzeci punkt jest chyba najtrudniejszy do ustalenia, bo tak jak wspomniałem i tak jak wiecie, no jest duża loteryjność w tym, kto do nas trafi. I będą klienci, którzy zupełnie nie poczują się rozbawieni takim komentarzem, takim tekstem, wręcz właśnie mogą poczuć się zaniepokojeni, że mają do czynienia z jakimś tam wiejskim wesołkiem, który jaja sobie robi tak poważnie. Ważnych przecież rzeczy jak bezpieczeństwo, a klocki hamulcowe, no to rzecz, która wpływa dosyć bezpośrednio na to, czy my dojedziemy cało i nasze życie się nie zakończy na przykład gdzieś tam przedwcześnie. Więc jak najbardziej uzasadnione pytanie, natomiast ja jestem też zwolennikiem testowania. Albo jeśli już przetestujemy i nie jesteśmy w stanie stwierdzić, która oferta działa skuteczniej, to robienia dwóch lub więcej ofert równoległych, z których każda może do swojego klienta dotrzeć skuteczniej. Trochę tak z tym żartowaniem i z humorem w biznesie jest jak chyba ze spółkami giełdowymi, gdzie nie namawiałbym bynajmniej prezesa, no nie wiem, jakichś funduszy inwestycyjnych albo właśnie wypasionej spółki giełdowej, żeby pokazywał się w żółtych, pstrokatych skarpetkach i wrzucał na Instagrama czy innego Facebooka zdjęć ze skoków na bungee. Poczekaj, tak? Poczekaj, a wasz Michał Sadowski z Wrocławia?
Proszę bardzo, a to jest człowiek, który jest legendą, jest notabene marką Brand24.pl, który jest jajcarzem niesamowitym, przesympatycznym gościem i zajmuje się też targetowaniem swoich usług swojej firmy analitycznej do ludzi głównie dynamicznych, no pewnie bardziej młodych niż starych, no bo no przedsiębiorców tak, internetowych. Spółka akcyjna, prawda, wiesz? Ale i no i od niedawna na New Connect, tak, no bo to przecież Michał Sadowski albo Rafał Brzoska, tak, szef twórca Paczkomatów, który jest też współautorem naszej Biblii Biznesu, a który potrafi pokazać na swoim Facebooku jajcackie zdjęcia, jak w jakimś tam luźnym, casualowym garniturze rozchlapuje nogą kałuże, nie? Czyli robi coś niestandardowego. Pytanie, jaka jest polityka, jaka jest poetyka firmy, jaka jest poetyka samego człowieka, bo to, że robimy biznes na dużą skalę, niech to będzie spółka akcyjna, giełdowa, bo to już jest uznawane za całkiem niezłą skalę, to wcale nie znaczy, że my mamy przestać być sobą, że mamy przestać być jajcarzami, jeśli takimi jesteśmy, czy udawać wesołków, jeśli z natury jesteśmy na przykład introwertykami. No, nic na siłę. Ja uważam, że najlepszy biznes to jest ten, który jest biznesem takim natywnym, organicznym, bez tego takiego retuszu marketingowego, którego ja osobiście nie cierpię. Na świecie jest cała masa udawactwa, jest pudek marketingowy, jest dużo kłamstwa w sprzedaży, w biznesie i potężne braki w etyce, a jedną z takich słabych stron w wielu biznesach, które widzę i osobiście oceniam negatywnie, jest właśnie udawanie kogoś, kim się nie jest. Jeśli całe życie byłem wesołym człowiekiem, no to dlaczego na potrzeby firmy giełdowej mam zakładać nagle garnitur, krawat w jakichś finansowo-granatowych kolorach i grać kogoś, kim nie jestem. Więc te przykłady, Michał Sadowski, Rafał Brzoska, fajni, dynamiczni ludzie, niech to eksponują. O, pytanie inne jest, czy to się każdemu będzie podobało i czy każdy nas i nasz produkt, i naszą ofertę kupi. Część osób powie, nie, nie podoba mi się, ale równie dobrze część osób zrezygnuje z zakupu od drętwego sprzedawcy, który jest taki tak politycznie poprawny, że aż nudny. Więc ja odpowiadając na pytanie Katarzyny, w skrócie powiem, przetestujmy to, bo to, że coś jest jajcackiego, może zniechęcić, może zachęcić. Przetestujmy to. To, że ktoś dodał jakiś element strachu albo jakichś negatywnych emocji, bo mówimy o emocjach, a emocje to nie tylko śmiech, humor i same pozytywne rzeczy, tylko w marketingu przepotężnie i przeskutecznie działa strach. Jest w mojej ocenie i z moich obserwacji wynika, że jest nawet lepszym sprzedawcą niż dobry humor, bo jak kogoś dobrze wystraszymy, to chociażby ubezpieczenia, firmy farmaceutyczne, słynna reklama, jakieś tam szczepionki przeciwko czemuś, pokazująca kamera pokazująca, najeżdżająca i pokazująca puste łóżeczko, sugerujące, że gdybyś kupił naszą szczepionkę, to twoje dziecko byłoby i tak dalej. Straszenie w marketingu jest cały czas bardzo mocne i tu jako klienci powinniśmy mieć to w świadomości, jako sprzedawcy wiedzieć, że to działa, a niekoniecznie byłbym zwolennikiem, żeby stosować to w celu wystraszyć, żeby coś sprzedać. Ja osobiście tego nie lubię. To tak podsumuję jeszcze Macieja, tak myślę, że to zależy, tak jak powiedziałeś, należy badać, ale należy wiedzieć, do kogo kierujemy nasz produkt, kim jest nasza grupa odbiorców, bo jeżeli mamy zasady Pareto, prawda, zawsze, zazwyczaj w biznesie 80-20 czy tam 10-90, zależy od podziału, więc jeżeli faktycznie te 20% jajcarzy będzie nam generowało 80% obrotu, no to nie róbmy sztywnych reklam, tylko róbmy jajcarskie reklamy, albo odwrotnie. To tak naprawdę zależy. To zależy od tego, jaką obierzemy komunikację z klientem, jak będziemy to robić, do kogo będziemy targetować ten problem. Także mam nadzieję, Kasiu, że odpowiedzieliśmy na twoje pytania. W głównej mierze oczywiście odpowiedział Maciej. Jeżeli jeszcze jakieś pytanko, to zapraszam, ale uwaga, będziemy pomału kończyć, bo już naprawdę przeciągamy trochę. Zaczęliśmy później, ale już mamy ponad czas. Pozdrawiamy Cię, Krzysztof. Krzysztof Pronobis napisał, też niedawny live'owicz z wiosny. Rozmawialiśmy o e-sklepie. Krzysztof ma e-sklep spożywcze i napisał dość ciekawe pytanie. Sprzedając artykuły spożywcze, eksponujemy wartość oszczędności czasu oraz wygody. Dotyczy to całego sklepu oraz usługi dostawy. Mając około 7 tysięcy produktów powszechnych, nie daje to specjalnej możliwości eksponowania wartości
z pozycjami każdego produktu. Co sądzisz, Macieju, na ten temat? No nie ma możliwości, żeby firma, która ma w ofercie 7 tysięcy, 17-70 tysięcy produktów, każdy z nich przedstawiła, no, tak jak ja pokazywałem, czy wspominałem ofertę wynajmu mojego mieszkania, nad którą rzeczywiście siedziałem przez kilkadziesiąt godzin, przy czym ja miałem założenie, że jest to jedna moja nieruchomość inwestycyjna, nad której ofertą mogę przysiąść przez tak długi czas, rzeczywiście ją przez no, kilkanaście dni, po kilka godzin dziennie dubałem, wiedząc, że to będzie jednorazowo zainwestowany czas w coś, co później będzie mi, no może nie pasywnie, ale w trzech czwartych albo w siedmiu dziesiątych pasywnie pracowało. I w przypadku produktów drobnych, licznych, nie ma opcji, żeby każdemu poświęcić tak dużą porcję czasu, no, będzie to bezsensowne. Kiedyś miałem podobne pytanie od człowieka, który posiadał sklep z odzieżą i głównie z koszulami męskimi i zadał pytanie, no tak, panie Macieju, fajnie się słucha, jak zrobić profesjonalną ofertę, tylko że my mamy 500 modeli koszul męskich tylko i wyłącznie i każdej z nich nie możemy poświęcić tyle czasu. Więc jedna rzecz, eksponowanie oferty, eksponowanie przewagi naszej oferty w ogóle jako firmy jest świetnym rozwiązaniem uniwersalnym, bo jeśli napiszemy, dlaczego warto kupić w naszej firmie, no bo to jest oszczędność czasu, bo to jest olbrzymi wybór, bo to jest wygoda niesamowita, bo to są szybkie terminy dostarczenia, bo to jest elastyczność przy proponowaniu zamienników, jeśli na przykład danego produktu nie ma i tak dalej, a jeszcze jeśli podeprzemy się doświadczeniem, zaufaniem, pięknymi opiniami, to jeden taki blok korzyści możemy później multiplikować we wszystkich ofertach. I to załatwia nam jakby sprawę jakby pozycjonowania każdego produktu, każdego pojedynczego produktu pod kątem korzyści, jakie da klientowi. Co nie zmienia faktu, że ja jestem też zwolennikiem, żeby wybrać z naszej oferty, wymyślę chyba teraz nowe określenie, bo jeśli działacie w biznesie, to znacie takie określenie jak long tail, czyli długi ogon. W każdym chyba biznesie, a na pewno w ogromnej większości jest tak, że mając jakieś spektrum, jakiś asortyment, jest ta część, która sprzedaje się bardzo dobrze, to jest 2%, 5%, 20% może, czyli znów tam ten Pareto nam zadziała, że te 20 albo 10% asortymentu generuje nam 80% przychodu, czy wręcz dochodu. I jest ten długi ogon, który wlecze się za nami jak ogon za wężem, który nie rotuje tak dobrze, a jednocześnie, który wypadałoby mieć w ofercie, no bo też klienci od czasu do czasu coś tam sobie dorzucają. A z drugiej strony wybierają oferty sklepów, gdzie właśnie ten wybór jest szerszy. I teraz skoro mamy długi ogon, który nam trochę ciąży, ale większość roboty robi głowa, czyli nazwijmy to roboczo, no właśnie, long tail, to short head może, taka nazwa, krótka głowa. Skupmy się, wyselekcjonujmy, każdy sprzedawca internetowy przy użyciu minimalnych, najprostszych narzędzi analitycznych jest w stanie określić, które produkty robią największy obrót. I na tych produktach powinniśmy się skupić, wybrać bestsellery i uczynić je jeszcze większymi bestsellerami, czyli no nie możemy wszystkich produktów zaszczycić naszą godzinną albo dwugodzinną uwagą, żeby stworzyć dobrą ofertę, ale weźmy te 5, 10, 15% produktów, które naprawdę robią największą robotę i dopieśćmy te bestsellery. Czyli reasumując, poświęćmy uwagę strategicznie ważnym produktom w sklepie. Pytanie, czy przy 7 tysiącach produktów w sklepie spożywczym da się te produkty wyłonić? Myślę, że da się, że są pewne produkty, które trafiają najczęściej do tego klasycznego czy wzorcowego wręcz koszyka zakupowego klientów i im poświęćmy czas, zróbmy dobre opisy. Co zrobił Piotr i Paweł, czyli wasza konkurencja? Swego czasu, jak kilka lat temu robiłem pierwszy raz zakupy przez internet, zwróciłem uwagę właśnie na to, że te produkty są dodawane trochę po macoszemu. Pasztet sojowy, zdjęcie, krótki opis parametrów, czyli zawartość, waga, składniki i tak dalej. Ale co jest dzisiaj? Otwórzcie sobie stronę Piotra i Pawła, czy tam nawet chyba Tesco nawet w tej chwili się bardziej przykłada. Te opisy są stopniowo poprawiane, są uzupełniane. Jest informacja, dlaczego ten pasztet sojowy jest fajnym odpowiednikiem czy alternatywą dla zwykłego pasztetu z jakiegoś tam zwierzątka. Czy nie bagatelizowałbym tych elementów,
język korzyści, nawet jeśli byśmy mieli stopniowo je wprowadzać w poszczególnych produktach. A tak jak powiedziałem na wstępie, wydaje mi się, że też wyeksponowanie jednej takiej ogólnej puli korzyści wiążącej się z zakupami w naszej firmie, którą to pulę będziemy mogli sobie później duplikować w kolejnych ofertach, będzie też dobrym rozwiązaniem, które na pewno wzmocni siłę tej naszej oferty. Okej, okay, mam nadzieję, Krzysztof, że Maciej odpowiedział na twoje pytanie. Ja tylko podrzucę jeszcze kolejne komentarze Marka Zygadło. Pamiętajmy o tym, że ten sam produkt wystawiony w różnych działach potrzebuje unikatowych opisów do tego samego produktu. Drugi komentarz. Naturalnie. I to nie tylko z powodu tego, że są różni klienci, ale że i Google nie lubi duplikowania ofert, opisów. Rzeczywiście kiedyś w którymś momencie mojego życia pojawił się klient, który miał sklep z koszulami, tych koszul miał 500 i stwierdził, że no przecież każdej z nich nie będzie traktował indywidualnie i nie zaopatrzy jej w jakiś pełnowartościowy wypracowany tytuł marketingowy, no bo to jest fizycznie niemożliwe. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zastosowali bardzo proste rozwiązanie i wzbogacali tytuł o pojedyncze słowa wartościujące, które wzmocnią komunikowanie tego produktu klientowi. No jeśli mamy koszulę męską, to możemy ją poprzedzić przymiotnikiem wartościującym. Ta koszula może być wygodna, może być komfortowa, może być sportowa, może być elegancka, może być delikatna, może być niegniotąca się, tam nie wymagająca prasowania i tak dalej. Jedno słowo, które już na etapie tytułu eksponuje jakąś unikalność albo jakąś, mówiąc po ludzku, lepszość naszego produktu nad innymi. Przykład z innej branży, który też gdzieś paręnaście miesięcy temu wpadł mi w oko, podczas audytowania oferty sprzedawcy łańcuchów do pił spalinowych. Mm-hmm. Tytuł brzmiał łańcuch do piły spalinowej i model czy tam tego łańcucha, czy raczej model piły. Kiedy zrobiliśmy eksperyment i dodaliśmy słówko mocny łańcuch do piły spalinowej, nagle się okazało, że to jedno proste słówko robi nam taką sprzedaż. Kiedy ja lat temu, 9 czy 10 już prawie, wprowadzałem do sprzedaży takie swoje prościutkie szkolonko, bardzo spontanicznie zrobione szkolenie wideo, pokazujące i promujące pewne narzędzie do robienia stron internetowych, tak żeby każdy nie znający HTML-a czy tam jakiś technik robienia stron www mógł sobie własną stronę przygotować i opublikować. Okazało się, że takie narzędzie do tworzenia stron było bardzo przydatne i to moje szkolonko, wtedy sprzedawane jeszcze na płytach CD, bardzo fajnie się sprzedawało. Natomiast zastanawiałem się, jak zrobić, żeby sprzedawało się jeszcze lepiej. No i testowałem różne rozwiązania, ale przez dobre 2 czy 3 miesiące eksperymentowałem z samym tylko tytułem. I tytuł, który na początku brzmiał strona www zrób ją sam, no bo stwierdziłem, że musi być określenie, co jest przedmiotem sprzedaży, strona www i musi być jakiś call to action albo call to action podparte korzyścią, zrób ją sam, czyli prawie, że zrobisz ją sam. Uznałem, że ten tytuł jest bardzo dobry, no i rzeczywiście okazało się, że on fajnie sprzedaje. Natomiast to była tak naprawdę dopiero baza do dalszych eksperymentów, bo okazało się, że dodawanie kolejnych słówek zwiększało albo zmniejszało tę sprzedaż. I poprzedzenie tego tytułu określeniem łatwa strona www, zrób ją sam, podniosło sprzedaż tak. Dodanie słowa łatwo, coś, wyeksponowanie czegoś, co dla klientów było najważniejsze, że oni sobie na pewno poradzą. W tych kilku literkach było to zakodowane. Ale ja poszedłem jeszcze o krok dalej i eksperymentowałem już nawet na takich obszarach, których niekoniecznie lubię, bo zacząłem bawić się takim marketingiem troszkę jarmarcznym i bawić słowami, które miały właśnie dodać trochę humoru, zaintrygować, dodać jakiejś pikantności. I dodałem jeszcze słówko nieprzyzwoicie. Powstał tytuł, to był tytuł finalny, który przez ileś tam miesięcy bardzo fajnie pracował. Nieprzyzwoicie, łatwa strona www, zrób ją sam. I nagle się okazało, że dodanie tego słówka nieprzyzwoicie znowu spowodowało, że ta sprzedaż skoczyła. To był skok o kilkaset procent, bo sprzedaż z kilku produktów wzrosła do kilkunastu dziennie. W tej jednej ofercie i przy użyciu, przy pracy tylko na bazie słów. Ja dlatego jestem takim trochę fanatykiem i wręcz psychofanatykiem pracy ze słowami, ponieważ wiem, jak jedno właściwie albo niewłaściwie użyte słowo, zwłaszcza w komunikacji marketingowej, może nam obniżyć, podwyższyć sprzedaż. I na tym
polu naprawdę można dobre efekty osiągać. Bardzo fajnie, że poczęstowałeś, wyróżniłeś Grzegorza swoją książką, gdyż te czasowniki, czasowniki żywe, czasowniki energiczne, jak i słowa emocjonalne... Albo przymiotniki wartościujące. Tak, albo przymiotniki wartościujące są elementy, które w naprawdę niezwykły sposób potrafią podnieść zainteresowanie, podnieść... A najfajniejsze, że są bardzo łatwe. To można zrobić w ciągu sekundy i mamy tych 7000 produktów, no to dlaczego ten pasztet sojowy nie może być pysznym pasztetem sojowym? Dlaczego jakieś tam, jakaś kapusta nie może być zdrową kapustą? No, to banalna rzecz, a potrafi cuda zdziałać. Lubię jajko szczęśliwy kur. Proszę bardzo. I tym pięknym, cudownym akcentem. Ja chciałbym w ogóle podziękować, słuchajcie, wam serdecznie, bo to było niezwykłe. Spieprzyło się coś, nie było nas parę minut, a widzowie czekali, oglądali, co prawda było słychać, czekali, oglądali, aż wrócimy na antenę i będziemy z wami dzielić się dalej wiedzą i tak naprawdę, żebyśmy mogli was ładnie pożegnać i zakończyć i podziękować za udział. Słuchajcie, to jest rewelacyjne, mieć taką publikę, to jest naprawdę świetna sprawa, czekaliście za nami, bardzo wam dziękuję i zapraszam na kolejne live'y, środa 21:30, zapraszam również do odwiedzin Macieja Stron. Macieju, chwila dla ciebie, autoreklamy. Autoreklama, o której powiedziałeś, że trzeba sprzedawać, jeśli się coś wartościowego robi. Akcje specjalne dla tych, którzy dotrwali do końca, dla tych, którzy będą oglądali na YouTubie, niestety już nie. Ci, którzy na żywo będą uhonorowani. I jeśli zainteresowała was ta tematyka, o której mówiliśmy, ale chcielibyście więcej, no bo dzisiaj liznęliśmy ten temat i to tak dosyć pobieżnie, mam nadzieję, że konkretnie, ale jednak pobieżnie, zapraszam na stronę ebusiness2.pl, to jest też do znalezienia przez Akademię Internetu. Dzisiaj do północy, czyli już niedługo, myślałem, że skończymy trochę wcześniej, uruchamiam, odpalam program pozarządowy 500+ i to szkolenie można sobie o 500 zł taniej upolować, tylko do 23:59, a druga, a oczywiście stosuję tutaj technikę, jedną z tych, które są tutaj w tym szkoleniu omawiane, czyli limitowanie czasowej oferty. Stara jak świat, ale dobra technika sprzedażowa i dla wszystkich, także tych, którzy na YouTubie później będą sobie oglądali ten materiał, do wyczerpania przynajmniej zapasów, znów technika limitowanie dostępności, bibliabiznesu.pl, pod tym adresem przy zakupie, przy zamówieniu tej książki, jeśli jeszcze nie macie, dwie pozostałe moje książki, Targuj się oraz Efekt Tygrysa w bonusie. Myślę, że zaopatrzeni w tak potężną wiedzę i narzędzia budowania pozacenowego, budowania przewagi konkurencyjnej, konkurencję swoją będziecie już oglądać tylko we wstecznym lusterku, czego wszystkim życzę. Dziękuję, dziękuję Macieju bardzo, dziękuję bardzo jeszcze raz oglądającym, dzięki, że byliście w tej trudnej chwili, kiedy nas rozłączyło, dzięki, że jesteście, że zadajecie pytania, że przycisnęliśmy Macieja trochę pod ścianą, musiał odpowiadać na trudne pytania. Dziękuję Maciejowi, że dzielił się z nami wiedzą, jeszcze raz polecam usługi Macieja, polecam szkolenia, polecam książki, dzięki, dobranoc, do zobaczenia za tydzień.